Dla Moniki, nauczycielki wychowania fizycznego jednej ze szkół w powiecie sokołowskim, ostatnie 2 lata były koszmarem. Jej reputacja została zszargana, a wszystko przez konflikt z koleżanką, również nauczycielką w tej samej szkole. Pojawiły się skargi, publiczne oskarżenia, plotki, czyli prosty przepis na to, jak zniszczyć człowieka mieszkającego w małym środowisku. O sprawie przeczytacie w artykule Justyny Pycki. W Siedlcach jest ponad 1500 mieszkań komunalnych i 80 socjalnych. Choć czynsz w nich nie należy do najwyższych, zaległości lokatorów wynoszą 4 750 000 zł. Najwyższe zadłużenie jednej z rodzin to ponad 120 000. Dlaczego lokatorzy nie chcą płacić i czy miasto może w ogóle coś w tej sprawie zrobić? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule Justyny Janusz na drugiej stronie gazety. Gdy rozpoczęły się wypłaty z programu 500+, sporo kobiet zrezygnowało z pracy, mówi właściciel podsiedleckiej firmy pieczarkarskiej. Podobnych sytuacji jest dużo więcej. Gdyby nie pracownicy sprowadzani z Ukrainy czy Białorusi, wiele firm z naszego regionu mogłoby zbankrutować. O sprawie przeczytacie w artykule Praca jest, tylko chętnych brak. Sebastian Szymanek kilka lat temu, jako utalentowany zawodnik międzyszkolnego klubu sportowego Delfinek w Łukowie, był chlubą miasta. Przywoził medale z zawodów pływackich. Wiązano z nim duże nadzieje. 26 listopada nie został wpuszczony na miejską pływalnię. Powód takiej decyzji inaczej widzi dyrektor łukowskiego OSIR Zbigniew Biaduń, a inaczej sam zainteresowany, który uważa, że naruszono jego konstytucyjne wolności. Z tematem zapoznacie się w publikacji Piotra Giczeli z Konstytucją w wodzie. Zachęcamy do lektury najnowszego wydania tygodnika siedleckiego, które znajdziecie w kioskach bądź w postaci elektronicznej na naszej stronie www.